Małgorzata Barys, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia. A naszymi gośćmi są dziś uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubinie, pani Adrianna Pielech i pan Sebastian Sznajdrowicz. Dzień witam Was serdecznie. Jesteście autorami projektu Trenuj Zdrowie w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Powiedzcie najpierw, czym jest ta olimpiada? Więc Olimpiada Zwolnieni z Teorii to olimpiada przeznaczona głównie dla uczniów szkół średnich i dla studentów. I przede wszystkim chodzi w niej o to, żeby ułożyć projekt społeczny, który ma na zasadzie w jakiś sposób zmienić społeczeństwo na danym polu manewru, zależnie od tego, jaki ktoś podejmie pole działania. I mamy do wyboru na przykład właśnie tak jak my podjęliśmy tematykę zdrowie i sport, ale także kulturalne, widowiskowe wydarzenia masowe, także jest naprawdę za co się zabierać. Ta olimpiada cieszy się szczególnie wśród uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubinie dużą popularnością. Wybraliście akurat temat zdrowotny. Proszę, powiedzcie kilka zdań o waszym projekcie, do kogo jest skierowany i kto go tworzy. A więc tworzę go ja, Sebastian Sznajdrowicz, koleżanka, która siedzi tuż obok mnie, Ada Pielech oraz Maciej Herbut, Aleksandra Tyrpa i Aleksandra Matkowska. Jesteśmy uczniami właśnie pierwszego liceum ogólnokształcącego. Zebraliśmy się, jesteśmy paczką znajomych, która zebrała się i postanowiła, że trzeba coś zrobić, żeby uświadomić społeczeństwo, jak ważne jest zdrowie. Do kogo kierujecie swój projekt? Do dzieci, młodzieży czy również dla dorosłych? A więc nasz projekt jest skierowany nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale dla wszystkich grup wiekowych, gdyż uważamy, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć o siebie dbać. Zdrowie jest ważne, jak wiemy, no i trzeba o nie dbać cały czas. Świetnie. To w takim razie, dlaczego akurat wybraliście tą tematykę związaną z promocją zdrowia? Czy to Was najbardziej inspiruje? Tak, właściwie dobraliśmy się przypadkiem, jako grupa znajomych i każdą naszą wspólną pasją był sport. Więc spadliśmy się, dlaczego by nie uświadomić społeczeństwu, jakie to jest ważne, jakie to jest przyjemne i jak łatwo się za to zabrać. I postanowiliśmy właśnie działać w tym kierunku, zwłaszcza, że społeczeństwo tak naprawdę nie ma za wiele pojęcia na temat tego, jak to jest ważne w życiu, żeby się ruszać, żeby dbać o tą higienę osobistą i jednak zdrowo odżywiać. Niby ta świadomość chyba wzrasta, tak mi się wydaje, szczególnie w mediach promuje się zdrowy tryb życia, natomiast myślę, że im więcej takich akcji na żywo, nie tylko w mediach, to tym lepiej. No dobrze, ale powiedzcie, pierwsze warsztaty za Wami, więc jak wrażenia? Tak, w ubiegły czwartek byliśmy w szkole podstawowej numer 14. Dzieci nas przyjęły bardzo serdecznie, to była dla nich taka niespodzianka przygotowana przez nas. I uświadamialiśmy ich, jak ważne jest zdrowie właśnie. Pokazywaliśmy prezentacje i związane z choroby, z skutkami nieuprawiania sportu i złego odżywiania się. Jedna dziewczynka po całej prezentacji powiedziała, że mam nadzieję, że wygracie ten projekt. Dla nas to było takie wow i motywacja do kolejnego działania. No bo skoro... Mówicie, że cieszy się to powodzeniem i dzieci Was słuchają. Myślicie, że lepiej Wy to przedstawicie, ten temat, niż nauczyciele? Jednak jesteśmy młodymi ludźmi i chyba młody człowiek łatwiej trafi właśnie do dzieci, bo te dzieci, oni są starsi, oni są prawie w naszym wieku, ale jednak trochę więcej wiedzą, fajnie się ruszają. Tak, wydaje mi się, że właśnie te dzieciaki jakby widzą, że my przeszliśmy prawie tą samą drogę przed chwilą i tak naprawdę widzą, że w każdej chwili można się zmienić i można zacząć robić coś fajnego. Pokazujecie też jakieś metamorfozy, na przykład osób, które miały jakieś problemy zdrowotne, miały otyłość, a po tym, że się zmobilizowały, tak? Tak, z własnego doświadczenia. Ja schudłam prawie 10 kg. Po prostu z dnia na dzień zmieniając po prostu nawyki żywieniowe z cukrów na owoce i zaczynając się więcej ruszać, także... A co Cię skłoniło do zmiany? Bo często osoby, które mają problemy czy z nadwagą, czy z otyłością, nie widzą tego problemu. Tak, wie Pani co, to była prosta sprawa. Po prostu, ja mam taki problem, taką budowę, że po prostu mam szerokie uda. One były jeszcze szersze i kiedy szłam na przykład kupić takie zwykłe spodnie, niby nic, a jednak bardzo mnie to dołowało, że nie mogłam żadnych znaleźć. I jednak widziałam ten jakby rejestrancję celulit i tą tkankę tłuszczową. I ja byłam bardzo zapalona na sport, ale jednak te nawyki żywieniowe bardzo dużo mi dały ich zmiana. I po prostu z dnia na dzień tak, a dlaczego by nie zacząć jeść jabłek zamiast cukru?
Bardzo mi to posmakowało, zwłaszcza po treningu, naprawdę od razu mnie ciągnęło do tych jabłek i zmieniło się tak naprawdę z dnia na dzień. Czyli no jednak dieta, sport to nie wszystko, dieta też jest bardzo, bardzo ważna. A powiedzcie, jak oceniacie poziom świadomości, wiedzy o zdrowym trybie życia waszych rówieśników, czy też dzieci, ogólnie mieszkańców naszego regionu? Zaczynając projekt, przeprowadziliśmy taką ankietę w galerii Kuprum Arena i pytaliśmy ludzi właśnie, jak się odżywiają, czy uważają swój styl życia za zdrowy. I społeczeństwo tutaj podzieliło się na połowę. Jedni uważali, że zdrowo się odżywiają, że dużo się ruszają, inni natomiast uważali, że nie. I to nas trochę tak zdziwiło z jednej strony, że jest jakaś ta świadomość, ale nie jest tak duża, jak powinna być. Gdyż każdy powinien jednak próbować dbać o to, tak. No, myślę, że jest to bardzo ważny temat. Inspirujecie teraz innych, zachęcacie do aktywnego trybu życia, do zmiany tych nawyków żywieniowych. Natomiast jak to było u was? Już twoją historię poznałam. Tak. Jak u ciebie zaczęła się ta pasja do sportu? No to gdy miałem 7 lat, byłem tak zwaną właśnie ciapcią. Ja nie potrafiłem normalnie zrobić pompki, nie potrafiłem zrobić porządnych brzuszków. Byłem taką ciapcią, chodziłem tylko taką ciamajdą też trochę. Rodzice postanowili, że zapiszą mnie na karate i jak się okazało, zostało to moją pasją. Do dziś dnia trenuję i cieszę się tym, co robię. To sprawia mi wielką przyjemność, a przy tym stałem się trochę bardziej pewny siebie. Dyscyplina też została bardziej wprowadzona. Czyli to był strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o wybór rodziców. No ja się cieszę, że to rodzice też mają wpływ na to, jakie mamy nawyki, jak zaczynamy tą przygodę ze sportem. Od rodziców się tak naprawdę wszystko zaczyna też, bo jednak to rodzice wprowadzają też to żywienie do domu i właśnie to wprawia nam takie nawyki także wśród dzieci. Dobrze, powiedzcie, osoby, które chciałyby zmienić swoje nawyki żywieniowe i zacząć uprawiać sport, od czego powinny zacząć? Bo w internecie, czy z internetu czerpać inspiracje, czy z książek, czy musi być konieczna wizyta dietetyka? Tak naprawdę warto jest oczywiście czytać ciekawostki w książkach, w internecie. Jest ich tam bardzo dużo i naprawdę warto z wielu korzystać, jednak musimy uważać, żeby nie przesadzić, żeby to nie było znowu z nadmiarem. I jednak warto to skonsultować, może czasami z dietetykiem, bo jednak każdy człowiek, każde ciało potrzebuje czego innego. Jedni potrzebują na przykład wzmocnić mięśnie, inni znowuż pozbyć się tkanki tłuszczowej i jest też tak, że naprawdę do każdego genotypu powinniśmy dobrać inną dietę. To już jest bardzo wymyślne, ale jednak diet tak jest. Diet jest bardzo dużo. Często popularne są właśnie diety związane z grupą krwi, które akurat nie są tutaj poparte jakimiś badaniami naukowymi większymi. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o genotyp, to rzeczywiście to jest ważne. Natomiast póki co badania genetyczne są dosyć drogie i myślę, że nie każdego na nie stać. Tak. Ale wszystko idzie do przodu, więc mam nadzieję, że to się w tym kierunku bardzo dobrze rozwinie. Dlatego póki co najlepszą dietą jest po pierwsze jedzenie regularnie, czyli 5 posiłków dziennie w odstępie 2-3 godzin i w niewielkich ilościach. To naprawdę skutkuje niesamowicie. No i zamienniki chyba, słodycze na owoce, takie jak u pani, więc jest to zdecydowanie fajnie. No właśnie, tych owoców się bać czy nie bać? Nie bać się, zdecydowanie nie. Mit, tak. Znaczy ogólnie to jest tak, że tak naprawdę w każdym pożywieniu mamy codziennie gdzieś cukier. Także taki sypany do herbaty czy w postaci betonika jest nam zupełnie zbędny w życiu. Tak naprawdę on daje nam tylko smak. W owocach uzależnia oczywiście. W owocach znowuż mamy zawartą fruktozę, czyli cukier naturalny. On jest jak najbardziej zdrowy, aczkolwiek w nadmiarze też doprowadza do nadmiaru kwasowości w organizmie i też nie możemy oczywiście z nim przesadzać, jak ze wszystkim. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, zacząć w domu ćwiczyć, czy jednak warto inwestować w drogi sprzęt, w drogie ubranie i karnet na siłownię? Tak naprawdę, żeby zacząć ćwiczyć, to trzeba najpierw znaleźć motywację, ale jeżeli już zaczynamy, to najpierw zacząć w domu, w starych jakichś ciuchach, dresach. Do biegania przydadzą się tylko buty, które są sprawne, że tak powiem. Drogi sprzęt jest nam zbędny tak naprawdę, chociaż na siłownię warto iść, jeżeli na dworze jest taka pogoda, gdzie nie można pobiegać. Tak jak zimą teraz właśnie jest taki okres. Bardziej jesienna, bym powiedziała, pogoda jest niż zimowa. Ale warto właśnie, na te 2-3 miesiące można pójść na siłownię, ale tak to zalecam ćwiczenia w domu. No ja oczywiście się do tego również Państwa zachęcam, aby w ogóle zacząć ćwiczyć, a najpierw może w domu, później na siłownię. Dobrze, w takim razie powiedzcie, gdzie można Was znaleźć?
więcej informacji o Was. Tak naprawdę można znaleźć praktycznie wszędzie. Mamy stronę na Facebooku, na Instagramie, jesteśmy także na Snapchacie i na YouTubie, gdzie umieszczamy filmiki również zawarte na Facebooku. Rozreklamujemy się po mieście, zapraszamy niedługo na wydarzenia masowe, które mamy zamiar organizować, żeby każdy mógł jednak spróbować tej odrobiny sportu na świeżym powietrzu, bo tak naprawdę pogoda nigdy nie będzie przeszkodą dla chętnego. I cóż, czyli tak, głównie i szukać Was na Facebooku. Rozumiem, że macie tam aktualizacje o Waszych najnowszych planach. Tak, codziennie coś wrzucamy. Także ja też będę Was od dziś śledzić. No niestety nasz program dobiega końca, ja mogłabym tak z Wami rozmawiać, bo akurat ten temat też jest mi bliski. Natomiast musimy pomalutku kończyć, dlatego bardzo Wam dziękuję za uwagę. Państwu również za rozmowę, Państwu za uwagę, a naszymi gośćmi była pani Adrianna Pielech i pan Sebastian Sznajdrowicz. Także ja Wam dziękuję i powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.